chyba nie. Czy miał pan okazję? Znaczy miałem okazję, ale tak rzadko to robię. A rozumiem, no to spokojnie, sami swoje. Witamy serdecznie, Tydzień Bezpieczeństwa w gminie Łęczyce trwa. Dzisiaj wyjątkowy gość, pan Krzysztof Szulc. Dzień dobry. Dzień dobry. W trakcie Tygodnia Bezpieczeństwa będzie okazja do usłyszenia rozmów z różnymi przedstawicielami i funkcjonariuszami. I każdy będzie dotyczyć swojego rodzaju bezpieczeństwa. Dzisiaj bezpieczeństwo w sieci, dlatego pan Krzysztof, informatyk. I panie Krzysztofie, pierwsze pytanie może, jak pan napomknie, czym się pan ogólnie zajmuje i dlaczego przedstawiam pana jako specjalistę od właśnie świata internetu i świata cyfrowego? Tak, tak. Ogólnie prowadzę firmę, która zajmuje się obsługą informatyczną firm, techniczną informatyczną firm, a wiadomo, że to jest też związane bardzo mocno z cyberbezpieczeństwem. Rozumiem. Na co dzień takie jakieś konkretne zadania, które pan wykonuje najczęściej? Oczywiście, no szkolenia przede wszystkim, muszę szkolić ludzi, bo na chwilę obecną no, ta sytuacja jest coraz bardziej taka niebezpieczna. Bo coraz więcej ludzi korzysta i z tego względu, że tam, gdzie jest duży ruch, tak jak powiedzmy jest to w jakichś takich zbiorowiskach, gdzie są, nie wiem, złodzieje kieszonkowi, ja taki przykład daję, no to wiadomo, że zaraz tworzy się jakaś grupa, która wykorzystuje tę sytuację. Dokładnie, pandemia zmusiła nas, żebyśmy przeszli do internetu i oszuści to prawdopodobnie wykorzystują. No oczywiście, że tak, wykorzystują to i tworzy się coraz więcej takich grup, które tylko tym się zajmują. A może pan powiedzieć właśnie o sposobach działania tych oszustów? Czego szukają, na czym im zależy? No to różnie bywa, bo to wszystko zależy. No przede wszystkim zależy im na naszych pieniądzach. A w takim razie może... Na naszej gotówce. W tym akurat wypadku jest to gotówka cyfrowa. No ale ma takie przełożenie na ten realny świat. Bo jeżeli znika nam z konta, to znika nam naprawdę. Dokładnie. Jak zabezpieczyć się przed takimi oszustami? Wiem, że to też zależy od sfery prawdopodobnie, ale co zrobić, żeby polepszyć swoje bezpieczeństwo? Na przykład, jeżeli chodzi o konta bankowe. Zacznijmy może od tych najbardziej takich podstawowych spraw, czyli od haseł. Ja wiem o tym, że tych haseł jest coraz więcej, bo mamy różne profile, mamy różne komunikatory. I tych haseł jest coraz więcej. Jesteśmy zmęczeni tymi wszystkimi hasłami, pinami, jest tego ogromu. No ale niestety, weszliśmy w ten świat, już się nie da cofnąć. No musieliby prąd wyłączyć. No i wtedy może byśmy się cofnęli. Ale na chwilę obecną no, nie jesteśmy w stanie się wycofać. I dlatego ja mam taką radę. Nie tworzymy haseł, które są związane z naszym otoczeniem. Znaczy z naszym otoczeniem, czyli z naszą rodziną, naszymi podróżami, naszym adresem, naszą datą urodzenia, nie wiem, imieniem córki, syna, kota, psa, no różnie to bywa, tak? Różne nazwy, bo tu wracając do tego tematu, jeżeli chodzi o te grupy przestępcze, bo są osoby, które profilują swoje ofiary, czyli zbierają wszelkiego rodzaju informacje i to jest legalne, tak? Bo to jest biały wywiad, tak zwany OSINT, gdzie można w legalny sposób pozyskać informacje. To, co jest wpisane, ktoś sam wpisał. Tak? Jeżeli powiedzmy zapoznał się z regulaminem, zaakceptował go, no to akceptuje, że pewne dane zostały jego gdzieś tam umieszczone. Czyli dzielenie się zbyt dużą ilością informacji, zwłaszcza tak, z prywatnego życia. Znaczy, nie mówię, można się dzielić, bo tego się też nie da uniknąć, niektórzy z tego żyją po prostu. Ale no nie tworzymy tych haseł na podstawie właśnie tych wszystkich. W ogóle hasła nie powinny być związane z naszym otoczeniem, naszą rodziną, ogólnie z jakimkolwiek, czy naszą pracą, bo też praca tu wchodzi w grę. Tylko powinny być w ogóle wymyślone, nie wiem, jakieś tematycznie w ogóle niezwiązane. Można sobie stworzyć jakiś, nie wiem, swój szyfr, tak? Można nawet zapisywać to na kartce, no bo ja mówię, w swoich szkoleniach też pokazuję, w jaki sposób można to zrobić, tak? Można sobie stworzyć własny szyfr, na który tylko my będziemy w stanie odczytać. Nawet jeżeli zginie nam ta kartka z tymi naszymi hasłami, to wszystko jest w skrótach. My wiemy, co oznacza literka 2, czy tam, my mówię, literka cyferka 2, czy literka, nie wiem, L. I tylko my wiemy, co to oznacza. I my potrafimy z tego rozwinąć hasło. Czyli zapisywanie haseł nie jest takie złe, ale do momentu, kiedy nie piszemy PIN do banku, do karty 1, 2, 3, 4, tylko... Ale ten PIN może być też jakoś zaszyfrowany, tak? Można sobie swój jakiś szyfr stworzyć.
i ten. No wiadomo, że są też od strony software'u odpowiednie, jest odpowiednie oprogramowanie, gdzie można stworzyć sobie bank tych wszystkich haseł, gdzie można wtedy zabezpieczyć to jakimś dużym, silnym hasłem, powiedzmy 12-znakowym, tak? Ten właśnie cały bank. No ale istnieje ryzyko, że jeżeli gdzieś to jedno hasło nam gdzieś, no nie daj Boże, gdzieś ucieknie, no to wtedy tamta, powiedzmy, przestępca ma dostęp do całej naszej bazy. Więc ja raczej proponuję, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, to na pewno nie ma czegoś takiego, chociaż używają, dużo przedsiębiorstw używa i w niektórych biurach jest to jakieś właśnie takie programy, w których jest baza tych wszystkich haseł, ale nie polecam tego, sam osobiście. Nie polecam też wszelkiego rodzaju generatorów, które są na stronach haseł. One też prawdopodobnie działają na podstawie jakiegoś schematu, który... No gdzieś jest jakiś algorytm, który prawdopodobnie są jakieś tam liczby celowo-losowe połączone ze znakami specjalnymi. No i nie wiadomo, czy tego ktoś nie zbiera. No skąd? No, nie mamy tego pewność, tak? A poza tym jest algorytm, ktoś stworzył ten algorytm, który miesza te wszystkie znaki, no i tworzy nam hasło jakieś, no. No tak, i na podstawie tego algorytmu można wstecznie na przykład odszyfrować takie hasło. Nie? Rozumiem. Czy w internecie w dzisiejszych czasach jeszcze można pozostać anonimowym? Czy jeżeli weszliśmy do tego świata raz, to już tak naprawdę nie odwrócimy tego? No nie odwrócimy. Nie odwrócimy tego efektu. Nie odwrócimy tego z tego względu, że no możemy się zwrócić. Można się zwrócić na przykład do firm, które prowadzą takie portale, tak? Bo każda firma tam, powiedzmy, czy to Google, czy to i nasze portale Wirtualna Polska, możemy się zwrócić o zlikwidowanie naszego konta i wymazanie wszelkich danych, które były z tym kontem powiązanych. Ale to jest tylko wymazanie na tym serwerze Wirtualnej Polski czy Onetu. Mamy takie prawo, możemy się do nich zwrócić. Ale raz, jeżeli wpisaliśmy gdzieś, to ktoś mógł zrobić, nie wiem, zrzut ekranu. Mógł gdzieś sobie to zapisać jako stronę offline, mógł sobie to gdzieś tam samo zdjęcie, a w tym zdjęciu też są różne dane, metadane, które nas określają, więc no jednak tworzy się różnego rodzaju kopie, tak, bo się ładne zdjęcie komuś podobało nasze, no to gdzieś ktoś to sobie skopiował, ma to u siebie lokalnie na swoim komputerze, no i tego się już nie, tego już nie będziemy widzieć, no o to chodzi. Rozumiem. Trzeba od samego początku tego pilnować. Trzeba od samego początku pilnować, nie udostępniać pewnych rzeczy. Mówię, śmieję się, bo są takie naprawdę przykłady, gdzie ludzie udostępniają posty, że wyjeżdżają, no, dom zostaje bez żadnego. Czyli sami dajemy znać, że nie ma nas w domu. Tak sami dajemy znać, że jest okazja. Rozumiem. Wchodząc na każdą stronę internetową w dzisiejszych czasach, wyskakują nam takie powiadomienia dotyczące ciasteczek cookies, czy plików cookies. Co to tak naprawdę jest? Co akceptujemy i na co wyrażamy zgodę? Tam są przechowywane takie jakby pamięć podręczna. Ja nie chcę, mówię tutaj bardziej, nie chcę od strony technicznej, ale to jest jakby taka pamięć, w której są pewne informacje, które pomagają nam potem przy następnych jakichś takich, gdy próbujemy pisać coś na przykład przeglądarkę, ewentualnie wyszukiwarkę Google, no to wtedy z tych ciasteczek są pobierane informacje, co my tam wcześniej robiliśmy. Rozumiem. Czyli wtedy na przykład po jednej literce wyskakuje nam hasło, które najczęściej wpisujemy. To tak jakby ma nam pomagać, tak? Ale też stanowi zagrożenie. Bo to nie jest przypadek, że szukamy na przykład butów na stronie sportowej, a następnie dwie kolejne strony. I tu wracamy do profilowania, bo też jest to profilowanie tak zwane handlowe. Czyli reklamy, które się pojawiają, tak. Produktów, które wcześniej szukaliśmy. Proszę zauważyć, że jeżeli mamy swój telefon, na swoim telefonie mamy oczywiście, no w zależności od tego, jaki system, czy to jest Android, czy to jest iOS, mamy też konto Google'a. Wchodzimy na komputerze też na swoim koncie Google'a, tak? Wyszukujemy, niech to będzie pralka, tak? Telewizor. Na telefonie zaraz mamy też reklamy pralek i telewizor. Tak, tak. To jest powiązane. To jest właśnie profilowanie handlowe. Rozumiem. A propos właśnie, czy profilowania, ale też wszystkich stron i portali w internecie, to chciałem zapytać Facebook, bo wydaje mi się, że to jest taki najbardziej popularny w dzisiejszych czasach portal. Zakładając tam konto, udostępniając tam kilka postów, wrzucając 2-3 zdjęcia, korzystając z Facebooka, dajmy na to miesiąc czasu,
jak dużo Facebook o nas wie, albo inaczej, na ile pozwalamy Facebookowi? Czy to jest prawda, że wszystko, co wrzucimy na Facebooka, jest tak naprawdę już jego własnością? Akceptujemy regulamin, tylko niestety... Akceptujemy regulamin. Nikt go niestety... Nikt go nie czyta, tak? Ale tam jest, że pewne, powiedzmy, nie wszystkie treści, jakie wrzucamy, ale pewne treści należą wtedy, jak zapoznamy się z tym regulaminem, należą do tej, powiedzmy, do tego portalu. A zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że internet, nie tylko Facebook, działa w ten sposób, że tworzy jakąś usługę, ale wymaga właśnie, aby z niej korzystać w 100%, udzielenia masy zgód i tak naprawdę oddania części informacji, aby korzystać z potencjału tego produktu. Dokładnie, bo to jest związane, tak jak mówię, wracając, każdy chce zarobić. Mówiąc kolokwialnie, każdy chce zarobić. Jest to firma, która przede wszystkim liczy na zysk. Jeżeli udostępniamy coś darmowo, no to musimy w jakiś sposób wymyślić inny mechanizm, żeby zarobić na to. Najczęściej są to reklamy, prawda? Najczęściej są to reklamy, no i o to chodzi. Rozumiem. Jeżeli chodzi o korzystanie z internetu czy z tych portali, to czego w internecie nigdy nie podawać? Jakimi informacjami się nie dzielić? No na pewno nigdy nie podawać takich danych jak numer PESEL, jakieś numery dokumentów. No nie można takich rzeczy robić. Tym bardziej, jeżeli ktoś dzwoni do nas i prosi o takie dane. Nie można takich rzeczy mówić, bo nie wiem, czy tam pan kojarzy ostatni wyciek danych. Był ostatni wyciek danych odnośnie tam iluś tysięcy osób, które były na liście do szczepień. A, faktycznie było tak sporo. No i to też jest wina człowieka, bo ktoś gdzieś to udostępnił, nie przestrzegał tej takiej higieny pracy, to się nazywa, tak? Bo to też jest higiena pracy, tylko w systemach informatycznych. No i na tym to ulega. Podobna afera wydaje mi się, że była w Stanach i to było przy wyborach, to znaczy użytkownicy Facebooka byli w jakiś sposób powiązani z wyborcami Donalda Trumpa. To była afera, która polegała na czymś takim. Tworzą się na przykład takie grupy, szczególnie przed jakimiś zdarzeniami. Są takie grupy, których zadaniem jest wybielić albo oczernić daną osobę. Czyli nasłać albo hejt, albo ewentualnie pochwalić jakiegoś kandydata. Cały czas trwa walka, powiedzmy. Są dwa jakieś obozy i jedni drugich, czy tak zwany czarny PR, tak? Jedni drugich zwalczają, ewentualnie wybielają się i tamte. Rozumiem. Takie działanie, hejtowanie, ale też oszukiwanie. Czy mógłby Pan podać kilka przykładów, jak działają oszuści, jak naciągają, na czym takie polega konkretne? Tak. No, ostatnio jest bardzo dużo, jest taka cała kampania phishingowa, tak zwana, czyli takie tak zwane socjotechniki. Czyli trzeba nakłonić kogoś, żeby gdzieś kliknął, tak? No, często nie czytamy tego, no dlatego przestrzegam przed tym, żeby nie klikać wszędzie, tak? Ja wiem, że właściwie Polacy są tacy, że nie chcą mieć jakichś tam zaległości, nie chcą mieć jakichś, wiadomo, długów i widzą, że jeżeli przychodzi mail, na którym jest załączenie niezapłacona faktura, termin 2 dni, inaczej zostanie to tam gdzieś do oddziału windykacji przekazane, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nikt tego tak naprawdę do końca nie czyta. Nie patrzy się. No mówię, taki mam przykład, no trochę mówię śmieszny, bo miałem taką sytuację, gdzie jedna z moich klientek kliknęła w jeden taki link właśnie na SMS-ie, gdzie było właśnie, że coś tam nie zapłacone, jest jakaś faktura. No i miała problemy, bo zaczęło jej się tam różne dziwne rzeczy dać dziać z kontem, jakieś duplikaty kart. No ale udało się ją uratować. Ja mówię, proszę mi pokazać ten telefon, tak? Dobrze. Zobaczyłem tego SMS-a, gdzie było, że niezapłacona faktura, już nie pamiętam teraz dokładnie, ale sieć plus GSM. Mówię, pani co, w jakiej sieci ma pani telefon? No w T-Mobile. To dlaczego pani klika w plus GSM? Właśnie, ten sam strach jakby przed nieopłaconym rachunkiem powoduje, że nawet... To jedno z takich, nie? No teraz dosyć często oszustwa na Alixa, tak? Gdzie też właśnie linki wysyłają do płatności, nie? Tak? Czy polują na osoby, które coś sprzedają. No wiadomo, ktoś chce sprzedać, no to wiadomo, że chce to jak najszybciej sprzedać, bo to chodzi o tą płynność gotówki. Więc dają się zrobić, że klikają na te, powiedzmy, linki. Wiadomo, że
te wszystkie konta czasami są ze sobą powiązane. Bo wiążemy na przykład konto internetowe z jakimś adresem e-mail swoim, tak? No i tu wracamy do tego profilowania. Jeżeli mamy dane o jakiejś danej osobie, imiona, daty urodzenia, różne rzeczy. Mówię, sam osobiście korzystałem z takich narzędzi szkoleniowo, tak? Gdzie można na podstawie tych danych w ciągu 20 minut przy użyciu odpowiedniego oprogramowania wygenerować kilka milionów haseł. I to jest właśnie profilowanie takiej osoby. I na podstawie, no jest to baza, później się, powiedzmy to, przy użyciu innego programowania robi tak zwany atak, tak? Słownikowy, czyli po kolei wpisuje się te wszystkie hasła. No i najczęściej jest tak, że jeżeli ktoś ustala sobie hasło, które jest związane właśnie z życiem, z datą urodzenia i tym podobnym, no to zajmuje to kilkanaście minut i dostajemy się na to konto. Dostajemy się na to konto, widzimy, że na tym koncie mailowym, mówię, są na przykład wiadomości z banku, no to atakujemy bank, próbujemy odzyskać hasło gdzieś tam. Różne rzeczy są, tak? Różne rzeczy można zrobić. Może być powiązane z Allegro, można przejąć konto Allegro, można przejąć konto OLX na podstawie jakiejś tam, tylko w ten sposób, że mamy dostęp do jednego adresu mailowego. I cały łańcuszek powstaje. Bo wtedy wysyłamy, tak? Zapomniałem hasło. No tak się odzyskuje te hasło. Bo tak to działa, tak? Wysyłamy zapytanie, dobrze mieć właśnie tą dwuetapową weryfikację, bo wtedy jeszcze jedno to powiedzmy takie. A to jest wtedy przechodzący SMS na przykład? SMS to różnie bywa, tak? Aplikacja SMS, bo w tej chwili też są te aplikacje, tak? Szczególnie w bankach jest dwuetapowy. No i na tym to polega. No, różne są oszustwa na właśnie jakieś paczki przychodzące. Ostatnio była taka sytuacja, że coś tam gdzieś na tle, że gdzieś. A to jest wszystko socjotechnika. To ta sama grupa robi, ale ma cały wachlarz różnych takich. Ale tak przykładów. Krok po kroku. Na przykładzie właśnie ostatniej sytuacji, ponieważ mnóstwo osób dostało SMS-a, że ich paczka została zatrzymana przez służbę celną. I w SMS-ie jest podany link. Czysto teoretycznie klikamy w ten link i co się dzieje? No i infekujemy telefon. I w tym momencie nasz telefon jest... To zależy, zależy jeszcze, co to za grupa jest. Jeżeli jest grupa, która jest mocno zaawansowana, to wystarczy kliknąć na link. Ale często jest tak, że to są osoby, które gdzieś tam może mają jakiegoś jednego informatyka, a reszta to tylko właśnie wysyła SMS. Nic więcej nie robi. I przekierowuje wtedy na kolejną stronę, gdzie jest powiedzmy do ściągnięcia aplikacja, żeby śledzić, co się dzieje z naszą paczką, tak, w tym urzędzie celnym. Oczywiście jest to fake, tak, czy jest to podstawiona strona, która udaje, ale graficznie wygląda identycznie, tak. W tej chwili, no kiedyś jeszcze była taka sytuacja, że te błędy językowe dosyć często się zdarzało, ale teraz w tych grupach też są Polacy. Aha, czyli grupa, o których pan mówi, to nie jest tak, że polskie SMS-y w Polsce wysyła polska grupa. To jest organizacja, która Może się składać. Może się składać, bo w tej chwili nie trzeba mieć jednego miejsca, tak, żeby się spotkać. To nie jest tak, że się spotykaliśmy i planowaliśmy na bank, tak, i robiliśmy sobie plan. No nie, w tej chwili to jest grupa. Można sobie stworzyć swoją własną sieć wewnętrzną po VPN-ach i tylko my będziemy się widzieć, tak. Będziemy rozmawiać ze sobą, pisać, wymieniać korespondencję i możemy gdzieś tam komunikatory jakieś swoje używać. No te błędy, o których pan wspominał na stronach, które były oszustami, prawdopodobnie polegają na tym, że oni polski tekst na przykład wrzucali po prostu do Google Translate. I dlatego też trzeba zwracać uwagę na link, czyli na składnię strony. Czasami wystarczy, korzystają z tego właśnie przestępcy, że ludzie są nieuważni, tak? Bo my często czytamy całość. Były takie doświadczenia, w których powiedzmy są zdania, w których wszystko jest poprzestawiane, ale i tak mózg ludzki to odczytuje jako całość, tak? I potrafi to przeczytać. I nie patrzymy na tą nazwę strony, a często wystarczy tylko jedna literka. Na przykład z PSQ. Właściwie prawie to samo, tak? Odwrotność tylko. No. Nasz mózg to z automatu przeczyta. Nasz mózg z automatu przeczyta to jako jakąś tam stronę. No i klikamy dalej, instalujemy tą aplikację. A jak już zainstalujemy aplikację, to ta aplikacja działa w ten sposób, że przyjmuje kontrolę, tak? Bo instalując ją,
udzielamy prawdopodobnie też zgód przy okazji dokładnie, na dostęp do multimediów, na dostęp do mikrofonu. Do kontaktów, tak, bo do telefonu na przykład, tak, bo na przykład chcę wysłać czy odbierać SMS-y. No, okej, dobra. No. W takim razie, no, jeżeli chcę wiedzieć, co się dzieje z moją paczką, no to muszę dać zezwolenie. Ewentualnie dostęp do jakiejś lokalizacji czy takich innych. Czy można podsumować to w ten sposób, że tak naprawdę najlepszą radą na zachowywanie się czy w sieci, czy nawet korzystając z telefonu, jest po prostu bycie uważnym, ale też myślenie, do czego dążymy. Bo tak jak Pan wspomniał o tym, że dostajemy fakturę z plusa, a mamy telefon w Orange. Czy dostajemy SMS o zatrzymanej paczce, a nic nie kupowaliśmy. Żeby po prostu przypominać sobie, myśleć, być uważnym, czytać przede wszystkim, tak, co nam podają. Tak, i przede wszystkim na spokojnie podchodzić do tego, tak? Nie nerwowo, tak? Że coś przychodzi, bo tego przychodzi cała masa. I są to też no, prawdziwe informacje. Trzeba na spokojnie, zanim się gdzieś jakoś podejmie jakieś działanie, trzeba się z tym zapoznać, tak? A w masie tych informacji pewnie też trzeba sobie posegregować te faktycznie ważne, autentyczne, prawdziwe, od na przykład spamu, od reklam. Dokładnie, są programy już pocztowe, które mają budowane te filtry. Można filtry stworzyć samemu. One rozpoznają pewne rzeczy. Zresztą dużo takich już portali, które też oferują adresy poczty mailowej, mają swoje takie filtry antyspamowe. Właśnie, tak? A dla osób, które może nie używają internetu na co dzień, mógłby Pan powiedzieć właśnie więcej o wtyczkach do przeglądarek albo o programach, które blokują nam niechciane okienka, reklamy? No i jest sporo takich. Tak, jeżeli mam doradzić, to proponuję przez daną przeglądarkę wchodzić i tam są dodatki. I tam można sobie wpisać, tak? Naprawdę to wszystko jest tak skonstruowane, żeby jak najprostsze te sformułowania były wpisane. To nie wpisujemy jakichś technicznych rzeczy, tak? Szukamy w Google, jak to się nazywa. Nie! Wtyczka do blokowania reklam w YouTube. I to wystarczy, tak? No. Bo to jest tak stworzone, ten algorytm jest stworzony, żeby właśnie te proste takie zapytania przede wszystkim, tak? Odczytywać. A nie, no wiadomo, też można jakieś techniczne, ale niepotrzebnie nie szukajmy tego gdzieś w internecie, jak to się fachowo nazywa. Piszmy, co nam do głowy przyjdzie i piszmy właśnie te hasła. Czy są jeszcze jakieś może a te rady, wtyczki są, wtyczki, które blokują różne rzeczy. Tylko trzeba uważać, nie można z tych zewnętrznych źródeł pewnych rzeczy zainstalować, czyli poza gdzieś tam zostajemy przekierowani na jedną stronę, to jest wtyczka do czegoś, do jakiegoś Firefoxa, do Chroma czy do innego. No to trzeba uważać, bo potem dochodzą nam do tej naszej przeglądarki, tak zwane toolbary, czyli takie niby pomocnicze, gdzie możemy sobie jednym kliknięciem wejść, ale im więcej tego mamy, tym ta przeglądarka gorzej będzie chodzić, bo ona w momencie uruchomienia będzie uruchamiać te wszystkie nasze wtyczki, więc też oszczędnie jest tym, tak? Takie, które rzeczywiście nam przeszkadzają, niektóre rzeczy mi osobiście przeskarżają, irytują mnie reklamy w YouTubie, tak? Na YouTubie, gdzieś powiedzmy patrzę sobie jakieś materiały czy szkoleniowe, czy jakiś właśnie kurs i mam co 5 minut reklamy. Dlatego tego szukałem, jest taka wtyczka, jeżeli mogę powiedzieć, tak, nie, czy to jest reklama, uBlock się nazywa, i która blokuje właśnie te wszystkie reklamy. Dosyć skutecznie. Dla osób, które dopiero do świata internetu wchodzą, lub dla osób na przykład starszych, które dopiero rozpoczynają pracę z komputerem, czy one mają się czego bać, bo podejrzewam, że internet w tym momencie jest takim ogromem, że tam faktycznie jest masa wiedzy. Ale to też potrafi być bezpieczne urządzenie, bezpieczny środek do szukania informacji. I czy dla osób starszych zwrócenie się do kogoś młodszego to jest dobry pomysł? Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że to właśnie byłaby dobra... Oczywiście, to jest taka naprawdę dobra rada. Najlepiej jest, jeżeli to są osoby, które pracują w tej branży. Bo to, że ktoś potrafi gdzieś coś znaleźć, to nie oznacza, że on jest bezpieczny, tak? Bo to różnie bywa. Więc ja myślę, że tak. Ale mówię, często jest tak, że można samemu wyszukać i gdzieś tam znaleźć po prostu, jak to się mówi, potocznie wujek Google wszystko znajdzie. Więc można samemu wyszukać tego. No. No i ja myślę, że te szkolenia, tak? Że można organizować jakieś szkolenia, szczególnie dla osób, które pierwszy raz mają styczność właśnie z internetem. I to jest taki chyba najlepszy pomysł, żeby pokazać, tak? Ale nie na zasadzie wykładów, tylko ja jestem zwolennikiem praktyki. Posadzić przed komputerem, dać myszkę w rękę, że bardzo tu
po kolei hasła, szukajcie. Czyli tak zwana praca na żywym organizmie. No, praca na żywym organizmie, bo to organizm zapamiętuje najszybciej. Taka praktyka, gdzie musi sam, no oczywiście można, wiadomo, że trzeba pomóc takim osobom, trzeba im pokazać w jaki sposób, jakieś techniki, gdzie można to ulepszyć, przyspieszyć, ale ogólnie w ten sposób, ja myślę, że te szkolenia przede wszystkim, tak, trzeba pokazywać. Mogą to być online szkolenia, tak, gdzie można, no wiadomo, że trzeba najpierw znaczy podstawy obsługi, żeby sobie włączyć takie szkolenia. Tak, więc przydałby się ten wnuczek, czy tam, nie wiem, syn, który usiądzie i zainstaluje pewne rzeczy. I myślę, że to jest właśnie dobre połączenie, to znaczy poprosić ewentualnie wnuczka, synka o pomoc w kompletnych podstawach, jak włączenie, podłączenie, ale jednak do już takiego bieżącego korzystania z internetu, to co pan powiedział, zwrócenie się do osób, które faktycznie się na tym znają, do specjalistów. No dokładnie. I ja też przestrzegam przed jednym takim błędem, gdzie masa ludzi to robi, jeżeli chodzi o antywirusy. Nie ma dobrych, darmowych antywirusów. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli coś jest darmowe, to znaczy, że gdzieś tam drugą linią idą inne informacje. Darmowe to znaczy w większości podejrzewam programów podstawowych, zwyczajnych. Są darmowe, które mają, ale to są darmowe, które są okrojone na przykład. Bo są takie dystrybucje tych programów antywirusowych, gdzie są okrojone tam funkcjonalności, tylko na przykład do antywirusa. Wiadomo, że dodatkowo są jako ochrona poczty, jest jakiś firewall do tego i inne bezpieczne pieniądze, czy tak bankowość, to się różnie nazywa. No ale nie ma czegoś tego, to nie są duże koszty, bo koszt takiego antywirusa to jest tam 100 parę złotych na rok czasu, tak? A jeżeli kupuje się na dłuższy okres czasu, to już w ogóle wychodzi jeszcze taniej. Tak? A w przypadku ewentualnych konsekwencji pozyskanych przez darmowego, zwykłego antywirusa, to ten koszt wydaje się... No ja myślę, że to jest naprawdę śmieszny koszt, jeżeli chodzi o koszty, bo ten darmowy... W kontekście tego, przed czym tak naprawdę chroni i jakie mogą być... On jest darmowy tylko z nazwy. Ale to gdzieś tam, bo wiadomo, jak wracamy do tych reklam, będzie ogromna reklam, więc on będzie mocno obciążał nasz system. Jeżeli to jest jakiś nowoczesny, powiedzmy, sprzęt, no to on sobie poradzi z tym. Ale często to są właśnie jakieś sprzęty gdzieś odnawiane, tak, gdzieś jakieś tam, powiedzmy, dokładane pewne rzeczy i już tak słabo sobie z tym radzi, nie? Jak jest tego tyle czasu, bo blokuje, bo gdzieś tam filtruje, bo gdzieś tam równolegle i inna linia jakieś dane statystyczne wysyła, no to różnie bywa z tymi danymi statystycznymi. Przechodząc już do użytkowania internetu dla osób, którzy robią to na co dzień, dla bardziej zaawansowanych, chciałem zapytać o Pana taką prognozę internetu jako całości, chociaż wiem, że to jest zbyt ogólne pytanie, ale na przykładzie Facebooka, bo portale społecznościowe, takie, z których korzysta większość, się też zmieniały. Wcześniej była nasza klasa, teraz przerzuciliśmy się na Facebooka. Całkiem młode pokolenie, no może nie jest to do końca portal społecznościowy, ale są bardziej zainteresowani już TikTokiem, nie Facebookiem. Czy to jest tak, że każde pokolenie chce się przerzucić na coś swojego? Jak Pan wróży przyszłość właśnie portali, stron, tych takich największych dzisiaj? Największe te portale. Ja myślę, że to idzie jednak w tym kierunku takim bardziej podprofilowanie i podhandlowe i to wszystko będzie się mieszać. Tak myślę, że to będzie wszystko się mieszać, będzie Facebook połączy się, no już teraz właściwie. Tak, to kooperacja. Kooperacja, Facebook to i sklep i gdzieś tam jakieś, nie wiem, nawigowanie, tak? Jakieś grupy się tworzą tematyczne. I myślę, że to idzie w tym kierunku i to będzie się coraz bardziej rozrastać i będzie się to wszystko mieszać. Czyli na przykład na Facebooka, który tak naprawdę nie jest już tylko portalem do napisania postu czy czatowania z kimś, bo tak jak Pan powiedział, na Facebooku w tym momencie możemy skontaktować się z kimś znajomym, możemy zrobić zakupy, możemy zagrać w gry przecież. Tak. Oni się nadal cały czas rozwijają. I teraz... A to jest, znaczy tak, branża IT troszeczkę inaczej do tego podchodzi. My, no powiedzmy, branża IT, jeżeli coś jest do wszystkiego, to znaczy, że jest do niczego. Tak, jest na pewno w tym. Ale w życiu też tak jest, tak? Nie można kupić i ciężarówki, i osobowego, tak? Jednocześnie samochodu, bo to raczej nie jest dosyć funkcjonalne. Ale to też troszeczkę wynika z takiego, może nie lenistwa, ale z takiego chęci mieć wszystko w jednym miejscu, taki uniwersalny, taki multitool, tak, do wszystkiego. Bo wtedy mamy jeden program, w którym możemy zrobić wszystko, tak. No i ja myślę, że w przyszłości i płatności, znaczy już teraz są płatności, i płatności możemy z tym powiązać.
no właśnie jakieś zakupy i to wynika z tego, że po prostu chcemy mieć jak najmniej właśnie problemów technicznych, tak, wynikających z używania wielu różnych aplikacji, która każda jest do czegoś innego. A chociażby możliwości naszych telefonów są najlepszym tego dowodem, bo przecież możemy im teraz zapłacić, możemy pozyskać informacje. Teraz chyba nawet dokumenty możemy mieć, tak, e-dowody i tak dalej. Tak, właśnie też mam dowód swój. Ja dosyć mocno używam tych wszystkich nowinek technicznych i jestem gadżeciarzem. Mhm. A może pan powiedzieć jakiś taki ostatni albo ulubiony gadżet pana? To już tak półprywatnie coś sprawdza naprawdę u pana? No ja teraz bardziej w stronę techniczną idę, czyli bardziej oprogramowanie, tak? Bo zajmuję się też odzyskiwaniem danych, więc bardziej idę w tym kierunku. A gadżety domowe albo... A to tak, oczywiście jakieś smart domu, tak, telewizory, które mają... Sterowanie głosem. No, rzeczywiście pralka z Wi-Fi, roboty odkurzające, to u mnie jest na porządku dziennym. Mhm. Czyli generalnie chociażby z tego miejsca może pan tutaj uruchomić pół kuchni. No jest taka możliwość, ale może tam... Lepiej tego nie róbmy. Lepiej tego nie róbmy, tak. Może po nagraniu. Czy istnieje coś takiego jak zbiór ogólnych zasad do zachowywania się w internecie dla wszystkich? To znaczy podejrzewam, że nie i chciałbym ewentualnie... Takie podstawy, tak? Tak, tylko że czy to jest uzależnione taka od Biblia, tego... Taka Biblia, tak? Dekalog internetowy. No przede wszystkim tak jak już mówiliśmy na początku, te hasła, tak? Te hasła muszą być odpowiednio mocne. Mm. Nie przekazujmy tych danych tak łatwo. Czyli to źródło informacji. Zaawansowane hasła. Nie przekazujemy informacji takich, których nie musimy. Jeżeli nie trzeba, to nie przekazujemy tych informacji. Jeżeli są potrzebne, to dowiedzmy się, po co one są potrzebne. W jakim celu ktoś to zbiera, tak? A to może być zasada numer 3, czyli ta uważność. Uważność, myślenie. W ten sposób to działa, tak? Że nie możemy dać się ponieść pewnym emocjom. Mhm. Bo ktoś zadzwonił, że jestem z banku. Ja w tej chwili mogę zadzwonić tutaj do kogokolwiek, powiedzieć, że jestem z banku, odpowiednio ubiorę w to słowa i ktoś mi poda różne dane swoje, tak? Bo tak jak eksperymenty też robiliśmy, bo zajmuję się też pentestami. Co to znaczy dokładnie? To są takie testy, które sprawdzają bezpieczeństwo w firmie. Od strony, powiedzmy, takiej przepływu informacji, ale nie tylko, tak? Jeżeli chodzi o pentesty, mogę dać przykład jednego z takich pentestów, dosyć znany, gdzie kupuje się pendrive'y, które są odpowiednio prefabrykowane, no, odpowiednie oprogramowanie jest na nie, rzucone tak, że nie jest widoczne dla użytkownika, który nie wie, jak to zobaczyć. Czyli tak naprawdę sami kupujemy sobie wirusa, którego pakujemy bezpośrednio do komputera. I rozrzucamy to w firmie. 10. A no tak, bo na przykład każdy pracownik dostaje swojego pendrive'a i nagle... Ale nie, no zostawiamy go na biurku takiego pracownika. Mhm. Proszę mi powiedzieć, jaki procent osób skorzystało z tych pendrive'ów? Mówię o pytanie, czy pan wie, ile procent tych osób, które powiedzmy, znalazły się wszystkie pendrive'y, ile tych pendrive'ów zostało podłączonych do swoich służbowych? 90%. Nie, 100%. 100%. 100%. Wszystkie zostały podłączone. No. Bez sprawdzania. No i między innymi właśnie też, jeżeli znajdujemy jakiś nośnik, nie podłączajmy go, tak? Dajmy go komuś, kto się zna na tym. Bo nie wiadomo, co tam jest. Czyli właśnie też znowuż może bardziej od podstawowej strony, ale od podstawowej strony teraz pytanie. Te nośniki, dyski zewnętrzne, pendrive'y, co można z nim zrobić? Na czym polega formatowanie, na czym polega... Znaczy tak, samo formatowanie nic nie da. A, no to właśnie, co mógłby pan powiedzieć? Samo formatowanie nic nie da, są określone programy, które nadpisują dane. I te dane to właściwie też jest wymazywanie, ale nadpisywaniem danych. Bo żeby trwale usunąć jakieś dane na danym, no to troszeczkę trwa, tak? Taki dysk, no to trzeba nadpisać tam tymi danymi i wtedy jest właściwie niemożliwe. Można też szyfrować swoje dane. Ma się pendrive'a i są programy, które szyfrują dane. To jest dosyć fajne, ja to korzystam z tego, bo no i różnie bywa, tak? Też jestem człowiekiem. Gdzieś mi wypadnie pendrive, nie zauważę. Ja mam jakieś tam swoje dane firmowe.
A taki, jeżeli taki pen drive jest zaszyfrowany, to nikt nie jest w stanie mi go odszyfrować. Czyli nawet jeżeli podłączy do komputera, to i tak nie jest w stanie odczytać. Oczywiście skasuje go, tak? Poskasuje go i będzie go używał, będzie mógł używać, ale nie, ale moi. Nie dostanie się do tych pana na ekranie. Na ekranie tam wcześniej, rozumiem. Znaczy to, no, wracając do tych właśnie punktów takich, tego dekalogu, czyli tam hasła, powiedzmy to tak króciutko, hasła, sprawdzajmy to, co do nas przychodzi, tak? Oczywiście, bądźmy czujni, uważni. Czujni, uważni, stosujmy odpowiednie oprogramowanie, jeżeli chodzi o te antywirusy, aktualizacje, wszystkie aktualizacje, jakie daje nam system. Aktualizujmy. To nie jest tak, że nie ma czasu. Trzeba zrobić, trzeba mieć chwilkę, bo w tych systemach to jest taka walka, tak jak o tym mówiłem. Z jednej strony jest właśnie twórca tego oprogramowania. Tutaj mamy Microsoft, który jest najbardziej chyba popularny, który tworzy i szuka tych jakichś bugów czy błędów. A z drugiej strony właśnie jest ta grupa, która będzie psocić i będzie szukać tych błędów. Tak? Albo wykorzystywać właśnie do jakichś celów przestępczych, żeby dostać się do naszego systemu i przejąć tam kontrolę. Rozumiem. Kolejny temat, którym chciałbym, żeby pan opowiedział, to jest też taka rada prawdopodobnie dla bardziej podstawowych użytkowników internetu, komputerów. To znaczy, dlaczego nasze treści, których szukamy, materiały, powinny być zawsze legalne i z wiarygodnych źródeł. Bo oprócz tego, że nie powinno się pobierać filmów po prostu, ponieważ jakby kradniemy czyjąś własność, to nie powinno się tego robić, ponieważ bardzo często takie pliki są również z niespodzianką, w cudzysłowie. Dlaczego? Szczególnie jak są jakieś takie właśnie same, jak pokazują się gdzieś nowości. Czy to są wydaje mi się, że tutaj najlepszym przykładem byłyby prawdopodobnie filmy, których najczęściej użytkownicy szukają. Tak, ale przy obecnej dobie, gdzie mamy dostęp do tylu różnych streamingowych platform, ja myślę, że to się mija z terenem. Właśnie, czyli Netflix, HBO Go, czy naprawdę, Player, naprawdę ma tyle treści, że nie trzeba szukać. Tam jest tyle treści, że nie jesteśmy w stanie tego obejrzeć. A jak już to też tak tylko dopowiem, prawdopodobnie większość tych portali, na przykład TVN Player, ma tą opcję płatną, bo bardzo często jest tak, że te filmy ogólnodostępne są, może, chociaż na akurat no może nie na Netflixie, bo tam jest cała masa do oglądania, ale niektóre treści są nieco mniej atrakcyjne niż najnowsze premiery kinowe. Tylko te premiery kinowe najprawdopodobniej za kilka dni i tak trafią na jakieś VOD, Oczywiście, gdzie możemy to płacić i obejrzeć to w domu. A to są właśnie te socjotechniki, gdzie wrzuca się gdzieś na właśnie takie strony, gdzie potem linkują do jakichś takich programów, gdzie można sobie ściągnąć, tak, co bezpośrednio z serwera, czy za pomocą jakiejś tam sieci. No to często jest tak, że tak jak mówiliśmy, są zainfekowane. Ale czy oprócz szkód takich technicznych na zasadzie ktoś wejdzie nam na konto mailowe, ktoś wejdzie nam co gorsza na konto bankowe i tak dalej, czy możemy, korzystając z plików złych, zagrożonych, uszkodzić sobie sprzęt fizycznie? Znaczy tak, teraz ostatnio dosyć mocna jest taka kampania była phishingowa, która szyfruje dane. No, tam 2019 w urzędzie gminy, jednym z urzędów gminy, doszło właśnie do takiej sytuacji. No i poszyfrowało całą właściwie sieć. Jak szyfruje dane, to nie mamy do niej dostępu. Czyli te urządzenia, jak komputer, jakiś nośnik nagle staje się tak naprawdę nie używa. Gdzie są, tak, gdzie są faktury, gdzie są jakieś pisma urzędowe, gdzie są wszystkie, cała dokumentacja. No i właściwie urząd cały staje w miejscu. Czyli to takie w cudzysłowie pudło, które stoi obok, jest fizycznie nienaruszone, ale system to jest nie tak zwane ransomware, czyli to są takie wirusy, które szyfrują dane. I potem dostajemy informację, że żeby rozszyfrować te dane, musimy zapłacić, oczywiście w kryptowalutach, to ciężko wytropić, nie wiem, tam jakąś część bitcoina musimy zapłacić, żeby dostać klucz, żeby móc to rozszyfrować. Może pan powiedzieć parę słów o kryptowalutach, dla tych, którzy nie wiedzą, co to tak naprawdę jest, jak to działa, na czym to polega i dlaczego to ma jakąś wartość? No tak, jeżeli chodzi o kryptowaluty, tak mniej w tej dziedzinie. To jest jakby, ktoś kiedyś stworzył taki algorytm, który gdzieś ze sobą wszystko spala i tworzy z tego za pomocą bitów, tak, czy powiedzmy tych wszystkich danych i tworzy taki ciąg znaków, który jest walutą.
To jest taki bardzo dosyć skomplikowany ten, powiedzmy, ciąg znaków i jest jedyny na całym świecie, tak? Nie można go podrobić. Ktoś musi zatwierdzić, no, tak zwane są koparki, tak? Ale nie tylko o bitcoiny, bo tych kryptowalut jest więcej, tak? Ostatnio chyba najbardziej popularna Dogecoin. Ethereum, jest dużo różnych takich. No, raczej nie zajmuję się tymi kryptowalutami. Wiem, co to znam, wiem, do czego służy i w jaki sposób można uzyskać kryptowaluty, ale raczej tak. A czy ja dobrze rozumiem, bo też absolutnie się na tym nie znam, dlatego dopytuję. Czy system polega mniej więcej na tym, że jest jakaś strona czy portal, na którym przechowujemy te kryptowaluty? Znaczy tak, można to też za pomocą, tworzy się jakiś portfel, tak? Jest no właśnie, ciąg znaków i jest ten portfel i do tego portfelu jest przypisane. Na pewno to jest raczej z tego, mówię, co czytałem, to jest sieć cała. To nie jest jeden serwer, na którym to jest sieć i to wszystko krąży w tej sieci. Dlatego jest tak ciężkie do namierzenia. Te informacje krążą właśnie w tej sieci i raz są, powiedzmy, w jednym miejscu, raz są w drugim, ale są cały czas, ich struktura się nie zmienia, tak? A czy kryptowalutę możemy sobie bezpośrednio wypłacić w taką walutę rzeczywistą? Są bitomaty, są tak zwane. A czyli zbieramy bitomaty? Są tak jak bankomaty. A czyli cyfrową walutę wymieniamy sobie na prawdziwą. Gdzie mamy swój portfel, gdzie jest tam, powiedzmy, wygenerowany QR kod, ewentualnie pisujemy ten ciąg znaków, chociaż nie polecam, bo za dużo tych znaków, ale QR kodem można sobie wypłacić to. Rozumiem. Mamy na tym portfelu ileś tam, powiedzmy, no ileś bitcoin, no powiedzmy pół bitcoina, to już jest dużo. No tak, bo nie kojarzę, jaką ma wartość, ale to jest ogromna wartość. 300 tysięcy chyba teraz. Jeden bitcoin to jest wartość 300 tysięcy. No 200 chyba. Musiałbym sprawdzić, bo tak mówię, na to się zmienia. Jasne. Ale gdzieś tam, powiedzmy, krąży w tym takim pułapie, tak? I teraz też wydaje mi się, że coś takiego miało miejsce, może pan dopowie, bo Bitcoin nie powstał wczoraj czy przedwczoraj, on już był od jakiegoś czasu. Nawet jest taka ciekawostka, że gdyby w momencie jego powstania zainwestować dosłownie 10 zł, to dzisiaj by się było tam prawdopodobnie milionerem. Tak. Ponieważ tak urosła ta skala. Są też portale, sklepy tylko do kryptowalut, tak? To znaczy robimy zakupy, kupujemy fizyczne przedmioty za... Nie zajmuję się tak, że o tym zagadnieniu trochę mam mniej tutaj informacji, ale tak orientuję się, do czego to służy. To jest właśnie... przede wszystkim ja myślę, że służy to, żeby pewne transakcje ukrywać. No właśnie, bo też zaczęliśmy rozmawiać o kryptowalutach w kontekście ewentualnego zagrożenia, bo pan powiedział, że rozmawialiśmy o wirusach i o tym, że należy za coś zapłacić, najlepiej w kryptowalucie. Ponieważ oprócz tego, że to może być oczywiście pożyteczne jakby źródło, czy nawet dochodów, ale to też może być niebezpieczne, ponieważ to są płatności, tak jak pan powiedział, które można ukryć. Anonimowe. Płatności. Bardzo anonimowe. Ciężko coś takiego namierzyć i naprawdę można gdzieś ukryć pewne swoje dochody. Zresztą właściwie, no nie wiem, czy u nas jeszcze chyba nie ma jakichś takich przepisów, które to regulują, bo z tego, co wiem, to chyba w Stanach tak prezydent chce wprowadzić opodatkowanie właśnie tych kryptowalut, ale u nas to raczej nie ma. Każdy może sobie wykopać taką kryptowalutę i nie jest to zabronione, tak? Możemy sobie stworzyć... Nie można tego dokonać na każdym komputerze. No to musi być odpowiedni komputer, tak? Przede wszystkim te karty graficzne. I można sobie stworzyć taką swoją koparkę, można wykopać, tak, i nikt nie udowodni, że to, te dochody nie zostały uzyskane właśnie z tej koparki. Dla osób, którzy nie używają internetu, jeszcze chciałbym, żebyśmy tak wytłumaczyli to stwierdzenie wykopać. Wiem, o co panu chodzi. Tak się mówi po prostu. Tak, to znaczy, że... Znaczy to jest algorytm, który, powiedzmy, no, mówi się, że kopie, tak? Tak, na to się mówi. Na te komputery, które tworzą ten kod, który ostatecznie staje się kryptowalutą, mówi się po prostu koparka i to takie wyjaśnienie dla osób, którzy może tak mniej się znają. W tym ja, ponieważ dlatego dopytuję tutaj specjalisty, bo sam nie wiem. No może nie specjalista, ale powiedzmy kogoś, kto tam wie, co to jest. I właśnie a propos tej wiedzy, bo to jest jakby kolejne pytanie. Skąd u pana ta wiedza? Też pytam, czy to było jakieś zainteresowanie od dziecka tą technologią, wiedzą? Czy to jest tak, że wszedł pan w ten świat i pozyskiwał tą wiedzę na bieżąco? Zawsze od małego dziecka właściwie interesuję się technologią, informatyką, komputerami.
Więc zawsze tam z tym śrubokrętem w ręku gdzieś tam biegałem, gdzieś naprawiałem, psułem oczywiście też. Żeby móc później naprawić. Tak, żeby później naprawić, bo rozbierałem różne rzeczy, patrzyłem co tam jest w środku i doprowadzałem do rozpaczy moich rodziców, bo wiecznie coś tam zepsute było. Ale w pewnym momencie, jak już powiedzmy od pewnego wieku, zacząłem naprawiać. Tylko naprawiać, już to się odmieniło. No. Bo później, kiedy pojawił się problem, to można było spokojnie do pana przyjść i on naprawił. I też wykształcenie, tak, bo jestem po łączności, jestem po inżynierii systemów informatycznych, więc i obecnie też tam kolejny jakiś tam gałąź bezpieczeństwa wewnętrzne uczy się. Więc cały czas gdzieś tam trzeba się rozwijać. No to jest branża IT to jest branża, która nie stoi w miejscu. Jak się chwileczkę zostanie, właściwie zaśpi się, no to można się obudzić i już nie nadążyć za tą branżą. Nie? A dla na przykład osób, które teraz wybierają się na studia, kierunki takie jak łączność, informatyka ogólnie, może pan polecić? No oczywiście, że tak, no bo to będzie się zawsze rozwijać. No już to teraz widzimy, co się dzieje, tak? Jest pandemia, więc to wszystko, cała branża przeszła, no nie wszystko może być, tak? W tej cyberprzestrzeni, ale cała branża jest teraz, no stara się przenieść też wszystkie swoje interesy właśnie do internetu. I tworzenie sklepów, tak, internetowych, bo tworzenie jakichś takich usług, gdzie można sobie coś zamówić, tak? No różne rzeczy są. Tak? Osoby, które miały sklepy internetowe przed pandemią, to jakby wyszły na tym na plus, ale tak jak pan mówi, firmy, które muszą prowadzić sprzedaż, a nie można tego robić fizycznie, to nagle musiały sobie stworzyć podstawę do tego, żeby móc tak pracować. I rozwinęły właśnie, tworzą jakieś aplikacje właśnie na telefon, tworzą właśnie całą taką bazę tych wszystkich usług i no, trzeba, tak? Bo niestety inaczej się nie ma. No, na chwilę obecną. A największe, to takie pierwsze problemy, zapytania, które do pana jako specjalisty zostały kierowane na początku pandemii, kiedy trzeba było właśnie się przestawić na ten tryb, to jakiego typu to były zapytania czy sprawy? Tutaj dużo testowałem różnych platform, jeżeli chodzi o takie zdalne nauczanie. I tutaj miałem najwięcej pytań, tak? Czy taką platformę, a co w tej platformie można zrobić, czy tu można notatki, czy to jest bezpieczne, tak? Bo też to różnie bywa, bo im bardziej bezpieczna platforma, tym ona potrzebuje większych tak zasobów sprzętowych, tak? Bo potrzebuje szyfrować pewne dane. No ale to wtedy te gorsze sprzęty już słabo, tak? Ale jeżeli chodzi o tą platformę zdalnego nauczenia, to też odpowiednie łącze się liczy. Czyli prędkość naszego internetu. Liczy się. Bo jeżeli mamy słabe łącze, no to możemy mieć super ekstra komputer, który naprawdę kosztował krocie, a nie połączymy się. I programy takie jak Zoom na przykład, podejrzewam. Tak, to jest Zoom, jest Webex, są Teamsy, takie najbardziej chyba znane, tak? Na tych platformach. Niektórzy się śmieją, że to są nieliczni wygrani pandemii, ponieważ... No ale też przecież i Skype ma swoją platformę, Skype dla biznesu, przecież na tym się pracowało i do tej pory się pracuje. No i myślę, że takie były pytania i bardzo dużo problemów było związanych właśnie z samą konfiguracją tego i obsługą. No i... Osoby, które nigdy nie miały do czynienia z tym, naprawdę miały problem, więc trzeba było najpierw je przeszkolić, pokazać, gdzie kliknąć, żeby się nie bali, że to się nic nie stanie, to nic nie wybuchnie. Tak, tu klikniemy, no trudno, no coś się rozłączy, tak, no ale wracamy, za chwilę wracamy, tak. Jeszcze odnośnie samego bezpieczeństwa tych platform, no to też przynajmniej w tych szkoleniach, których prowadzę, przestrzegam przed tworzeniem takich spotkań otwartych, bez haseł. Bo do takiego spotkania może dołączyć tak naprawdę w dowolnym momencie każdy. Kto ma link do spotkania, różnie bywa, tak? Bo najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek. Tego się nie da uniknąć, tak? I gdzieś ucieknie ten link komuś. I dlatego trzeba na samym początku, jak zaczynamy spotkanie, to ja mówię taką radę osobom, które powiedzmy tworzą takie spotkania, organizują takie spotkania, mówię, żeby wymusić na tych wszystkich uczestnikach, żeby włączyli te kamery. Przynajmniej na samym początku. Żeby włączyli? Czy tak, włączyli. Włączyli kamery. Ja wiadomo, że to obciąża, łączę, ale na samym początku widzimy tą osobę.
Przeważnie to są osoby, które się znają, tak? Jest to środowisko jakieś zamknięte, jest to środowisko, gdzie pracujemy, gdzie się uczymy, czy jest to uczelnia, czy to są jakieś inne instytucje. Więc widzimy, kto tam jest z drugiej strony. To jest swojego rodzaju potwierdzenie, z kim mamy do czynienia. Tak, gdzie i wtedy można, jeżeli jest to słabe łącze, no to dobrze, no to się wyłączmy teraz tą kamerę, zostaniemy tylko na fonii i w ten sposób to róbmy. No takie no właściwie podstawy, no. Podstawy. Rozumiem. Panie Krzysztofie, będziemy przechodzić pomału do końcówki. Nie chciałbym tutaj po raz trzeci powtarzać tego dekalogu, bo przekazaliśmy, wydaje mi się, przekazał Pan bardzo fajne, potrzebne informacje. Także tak słowem zakończenia, bo powiedzieliśmy jakby o zagrożeniach, ale tak Pan fajnie pod koniec powiedział też, że nie chcemy przestraszyć osób, którzy nie korzystają na co dzień z internetu, że tak jak Pan powiedział, tam nic nie wybuchnie. I ta próba, praktyka, korzystanie z internetu to jest chyba najlepsza nauka. Jeżeli mamy kogoś do pomocy, to tym lepiej. Oczywiście, że tak. Nawet można, bo te, powiedzmy, takie pewne te platformy, gdzie organizujemy spotkania, można sobie darmowo założyć to konto. One mają ograniczenia, powiedzmy, do jakieś tam czasowe ograniczenia, czy to jest Webex, chyba do 50 minut, ten Zoom chyba tam 45 minut, ale 50 minut to jest bardzo dużo czasu, żeby sobie poćwiczyć. Oczywiście. Umówmy się gdzieś. Dwie osoby, trzy osoby, umówmy się, poklikajmy sobie, udostępniajmy jakieś dane. I w ten sposób możemy uzyskać tą taką niezbędną praktykę. A wszystkie te programy? I to są osoby, które się znają, więc nie krępują się Dokładnie. Swoim towarzystwem, więc mogą śmiać się, tak, mogą gdzieś klikać, gdzieś to zamykać, gdzieś jakieś rzeczy wpisywać, udostępniać. Myślę, że z zabawą to się łączy też, nie? Właśnie, bo osoby, które nie korzystają z internetu na co dzień, to dopiero korzystając mogą odkryć pewne tajniki i nawet jakby to będzie pewna forma spędzania wolnego czasu, bo odkryjemy jakby nowy świat, tak naprawdę, oczywiście, nowe tak. rzeczy do zrobienia. A świat jest na pewno ogromny, nie ma się co go bać, tylko trzeba być w nim po prostu ostrożnym. Tak. I taką klamrą zamykamy tą dzisiejszą rozmowę. Moim dzisiejszym gościem był Pan Krzysztof Szulc. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję serdecznie. Dziękujemy również. Za masę przygotowanych informacji. Życzymy wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom. Do widzenia. Do widzenia.